A teraz to, na co wszyscy czekali, czyli Talking Ben, najpopularniejsza ostatnimi czasy postać. W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy sobie najlepsze animacje z kanału Nieśmieszny. A ostatnio zauważyłem, że odcinki z animacjami bardzo wam się podobają. Dlatego pod ostatnim odcinkiem zostawiliście aż 12 tysięcy łap w górę, za które oczywiście bardzo serdecznie wam dziękuję. A sam odcinek wygenerował aż 120 tysięcy wyświetleń. Jest to przeogromna liczba, dzięki której nasz kanał bardzo szybko się rozwija. A wracając do łapek w górę, jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie 10 tysięcy łap w górę, to na 100% będziemy kontynuowali serię z oceniania animacji na kanale Nieśmieszny, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie. Tak samo jak obok opisu znajdziecie czerwony przycisk subskrybuj, który wcisnęło aż 342 osoby pod poprzednim odcinkiem. Tak więc witam was bardzo serdecznie, dziękuję, że znaleźliście ten przycisk, a jeżeli ty, drogi widzu, jeszcze nie znalazłeś tego przycisku, to teraz masz idealną okazję, żeby go znaleźć i wcisnąć, żeby zmienił kolor na szary i aby udało nam się wbić 1 000 000 subskrypcji na naszym kanale. No i najważniejsze, w komentarzu napiszcie hashtag Ben, ponieważ dzisiaj obejrzymy sobie animację z gadającym Benem, czyli postacią, która ostatnimi czasy stała się bardzo popularna. I nie ma co ukrywać, każdy zna gadającego Bena, dlatego napiszcie w komentarzu hashtag Ben. Nasz kochany prezydent Andrzej Duda. No nie wiem, co ten nieśmieszny mógł nagrać o Andrzeju Dudzie, ale jestem ciekaw, tak więc obejrzyjmy i zobaczmy, co nieśmieszny ma do powiedzenia o Andrzeju Dudzie. Obstawiam, że chodzi tutaj o jakiś mem, no bo nie ma innej opcji. Andrzej Duda, czyli prezydent naszego pięknego no kraju. Tak, wiem, nowy tak ład to może nie jest świetny pomysł, ale to, w jaki sposób się wypowiada oraz ogólnie jak pomagamy Ukrainie, to piękna sprawa. Wiem, że ostatnio potwierdzam o friend in need, ale myślę, że to wypadek przy pracy. Ale ostatnio oglądałem TikToka. Wiem, nie powinienem, ale zobaczyłem film, jak gdzie to nasz prezydent mówi takie słowa: nie strasz, nie strasz, ale nie dokończę. I jak to zobaczyłem, to miałem taki no XD na twarzy. Tymczasem u Putina. On mnie chyba zhejtował. Nawet mi tu TikToka. To też to zrobię. Ale proszę panu, TikTok jest zablokowany. A no tak. O nie. Dobra, mogę wam powiedzieć z czystym sercem, jest to jedna z lepszych animacji na kanale Nieśmieszny, naprawdę. Niby nieśmieszny, ale jednak bardzo śmieszny. No i też nie ma co ukrywać, Polska ma ogromną rolę, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, więc bardzo się cieszę, że takie coś w ogóle się dzieje i że pomagamy Ukrainie w tych ciężkich czasach, bo nie ma co ukrywać, nikt nie chciałby się znaleźć na miejscu Ukraińców. O nie, i te legendarne słowa: a friend in need is a friend in... Tak więc, no i nie ma co ukrywać, nasz prezydent nie jest z pokolenia młodszego, więc ciężko jest mu jakby nauczyć się angielskiego. Teraz każdy dzieciak po prostu ma dostęp do internetu, bez problemu sobie sprawdza i praktycznie każdy umie angielski i nie ma co wymagać od starszego pokolenia, żeby znali tak dobrze angielski i to był po prostu wypadek przy pracy, więc można się pośmiać przez 5 minut i najlepiej później po prostu o tym zapomnieć. To będzie ciekawe, widzowie, ponieważ ja jeszcze nie jestem w temacie piekarni Pawełek, ale podobno tutaj wydarzyło się coś ciekawego i na pewno nieśmieszny wszystko nam wyjaśni, tak więc nie wiem, czy warto kupować piekarni Pawełek, ale zaraz się przekonamy, co tak naprawdę się tu wydarzyło. Piekarnia Pawełek, czyli piekarnia, no, o której jest głośno jak nie wiem co. Trochę tego nie rozumiem. Serio? Trochę rozumiem, bo ludzie prowadzą tą piekarnię już mega długo i nagle jakiś random, no zgadza się, że pączki tam były robione, no, z ludzkiego mięsa. Ale to jest naprawdę totalny fake i nie rozumiem, dlaczego wszyscy hejtują tą piekarnię, skoro to powiedział jakiś totalny random i przez to piekarnia traci, no i też jakby zyskuje, bo dostaje darmowy rozgłos, ale niestety jest to zły rozgłos, więc trochę słabo. Ty, ale naprawdę to jest prawda. Nie no, ludzie IQ w tych czasach to do maksy 10 sięga. Oh my god. Widzowie, już wszystko rozumiem, o co chodzi z tymi wszystkimi memami z piekarnią Pawełek. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Czemu wszyscy wierzą jakiejś randomowej osobie, która powiedziała, że tam robili pączki z ludzkiego mięsa? No come on, kto w to uwierzy? No przecież... no jak? I na pewno prawdą jest też to, że piekarnia zyskuje trochę rozgłosu, ale nie jest to zbyt dobry rozgłos i pewnie wiele osób zastanawia się, czy warto w ogóle brać tam jedzenie, skoro jest robione z ludzkiego mięsa, ale to wszystko jest ściema i ci ludzie po prostu nie są świadomi tego, że tak naprawdę to wszystko było fejkiem i tak naprawdę tam nic nie jest robione z ludzkiego mięsa. Ej, a próbowaliście już donatów ekipy? Ja wam powiem szczerze, że jeszcze nie próbowałem, dlatego zobaczmy, co nieśmieszny sądzi o donatach ekipy. Ale czytałem, że mają bardzo słaby skład i w ogóle sam cukier, chemia i barwniki i w ogóle bla bla bla. Ale nie ma co ukrywać, że większość pączków jest właśnie z takim składem, bo jak kupujecie coś taniego, no to nie macie jakiegoś super dobrego składu. Ale zobaczmy, co nieśmieszny o tym sądzi.
Zaglądamy. Donaty ekipy. Przedwczoraj Chris poinformował nas o nowym produkcie, czyli o donatach ekipy. W sumie fajny pomysł, ale to ile teraz influencerów wypuszcza jakieś swoje produkty, to już nudne się dzieje. Niedawno i Samu, teraz też Marcin Dubiel i Natsu, te swoje płatki. No. Jakby wydaje mi się, że już za dużo tego wszystkiego. Sam chciałem wyprodukować płatki nieśmieszki, ale jak widzę, ile osób robi płatki... Co? Ej, w sumie płatki nieśmieszki to by było spoko. I każdy płatek taki, powiedzmy, miałby taką... płatki byłyby w kształcie takich smutnych buziek nieśmiesznych, takich niezadowolonych. Albo w sumie uśmiechniętych, zależy co trafisz. Ale jak widzę, ile osób robi płatki, napoje, lody, burgery, to już według mnie nie ma sensu. Dawaj nieśmieszki! Ale spokojnie. Dawaj nieśmieszki! Te swoje płatki. Okay. Muszę się tutaj zgodzić, jest naprawdę bardzo dużo produktów i ostatnio to jest wysyp. Co chwilę ktoś wypuszcza jakieś swoje produkty. Jak nie płatki, to lody. Jak nie lody, to jakieś pączki. I pytanie do was. Czy chcielibyście, abym ja kiedyś wypuścił jakiś produkt? I jeżeli chcielibyście, to napiszcie, co mogłoby to być. W sumie to naprawdę dobre pytanie i ciekawe. Jaki produkt chcielibyście kupić od Admirosa? Coś z FNAF-em? Może pizzę? Ciekawe. Napiszcie w komentarzu, jaki produkt od Admirosa chcielibyście zobaczyć na półkach w sklepie. O kurde, nieśmieszny nagra o Nolifie. Dobra, musimy to obejrzeć. Jestem ciekaw. Tak więc oglądamy. Dziewczyna od Minecrafta, którą poznałem chyba 5 lat temu. Jakiś czas temu było bardzo... Ja nie kojarzyłem. ...nowo zmieniła płeć z mężczyzny na kobietę. Jedynie, co mnie bardzo irytowało, choć nie jestem pewien, czy robiła to umyślnie, to było akcentowanie głosu przed operacją i zaznaczała w ten sposób, że jest już kobietą. Ale co do samej zmiany płci, totalnie nie mam problemu, bo według mnie to, kim chcecie być i co robić w życiu, jest zależne tylko od was. Ale niestety bądź stety, na YouTube przez to straciła na popularności. Jak może oglądać gejo? Co? Przecież ona jest ze swoją kobietą. A skąd wiesz, że jej dziewczyna to kobieta? O Boże, nie. Chłopak? Osobiście w 100% zgadzam się z nieśmiesznym, każdy ma prawo do swojego ciała i ma prawo robić z nim co chce. Więc jeżeli ktoś się czuje jako kobieta, no to ja nie widzę przeszkód. Byleby ta osoba nie robiła krzywdy innym swoim zachowaniem, powiedzmy, w miejscach publicznych. No i trochę sadgę, że taka osoba poprzez, powiedzmy, podjęcie takiej trudnej decyzji traci na popularności, ale nie ma co się dziwić. Ale nie ma co ukrywać, gdyby teraz na moim miejscu pojawił się zupełnie ktoś inny, no to ludzie nie chcieliby go oglądać, bo by woleli Admirosa, więc to jest raczej normalne. I po zmianie płci to też jakby jedna osoba znika i pojawia się druga osoba, więc dla widza jest to troszeczkę trudny temat do zrozumienia. Prima aprilis, dobra, prima uoglądamy. Aprilis, czyli dzień, który polega na tym, że prankujemy innych ludzi, a w zamian dokładnie. Nam się nic nie dzieje. Śmieszyło mnie zawsze, jak na YouTubie, tego dnia każdy YouTuber dodawał filmy typu kończę z kanałem, a tacy ludzie nie się rozwijali na platformie i nie śmieszyło im się dokończenia kariery, bo po prostu się nie opłacało. Przynajmniej można prankować znajomych, że przesunęli sprawdziany, czy coś innego. Niestety w tym roku wypada to w piątek i tak się nie da, no ale można zawsze coś innego wykombinować. Ty, nieśmieszny, bo masz milion subów, co? Jak to? It's a prank, bro. Ach, drugi Marcin. O nie, Dubiel. Najgorszy prank ever. Ja osobiście nie wrzuciłem takiego filmu na 1 kwietnia na zasadzie kończę karierę na YouTube i tak dalej. Nie, jakoś mnie to po prostu nie bawiło i ten dzień po prostu zleciał mi jak totalnie normalny dzień. A teraz to, na co wszyscy czekali, czyli Talking Ben, najpopularniejsza ostatnimi czasy postać, która totalnie rozwaliła polskiego YouTube'a i zagranicznego również, tak więc oglądamy, zobaczmy, co tam nieśmieszny mówi o Talking Ben. Talking Ben, czyli postać z gierki na telefon, która jest naprawdę dosyć stara. Pamiętam, że kiedyś ją wypuścili, to było takie wow, ale Beko mówi to samo co ja. A teraz YouTuberzy robią to w taki sposób. Ben, a kto jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie? No i wtedy oni wycinają, jak mówią do Bena, co ma po prostu powiedzieć. I mówi coś nieprawda. Na przykład takiego. Jasne, że ty. O, Ben, dziękuję ci. O, Ben, dziękuję ci. Ups, zapomniałem wyciąć. Ogólnie mam bekę z tych wszystkich YouTuberów, którzy nawet dodają głos, który jest customowy i po prostu udają, że ten Ben to jakiś demon czy coś innego. O nie. Ej, widzowie, to wcale nie jest tak, że to wszystko jest montowane. To wszystko jest... Po prostu Ben tak odpowiada. No naprawdę nie wierzycie w to? Przecież Ben zawsze dobrze odpowiada tak, jak chcemy. To nie jest tak, że to jest wszystko montowane. No ale jakby nie patrzeć, widzowie lubią to oglądać, więc po prostu YouTuberzy to tworzą i po prostu wykorzystują trend na swoją korzyść i to jest w sumie jak najbardziej normalne.